Pani marszałek, Wysoka Izbo. Pamiętamy aferę hazardową, pamiętamy aferę Amber Gold i powiązanych z nim OLT. Słyszeliśmy w ostatnich czasach o aferach związanych z budową dróg. Jesteśmy wstrząśnięci wątkami kryminalnymi, jakie pojawiają się przy projektach informatycznych. Można by tak wymieniać i wymieniać. Dlatego pytam, jakie straty poniósł Skarb Państwa w wyniku afery Amber Gold, afery OLT, afery hazardowej, afery drogowej, afery informatycznej? Jakie straty poniosły osoby fizyczne w wyniku zaistnienia każdej z tych afer? Jakie działania podjął rząd celem zabezpieczenia na przyszłość interesów Skarbu Państwa wobec przestępstw, działań na szkodę Skarbu Państwa i innych patologii, które miały miejsce w świetle przytaczanych afer? Kto poniósł w administracji rządowej odpowiedzialność za zaniechania, które doprowadziły do zaistnienia tych afer? Jakie procedury kontrolne, jakie działania zmierzające do zmiany prawa wprowadził rząd, działając w kierunku wykluczenia takich zdarzeń w przyszłości? Wielokrotnie również na forum tej Izby słyszeliśmy zapewnienia o tym, że te informacje zostaną podane publicznie. Do dzisiaj na większość z tych pytań, o których powiedziałem, rząd się w żaden sposób nie ustosunkował. Jeśli pan minister nie będzie przygotowany na tyle, żeby odpowiedzieć na wszystkie te pytania, ja również bardzo proszę panią marszałek o to, żeby odpowiedzi na te pytania zostały skierowane do nas, posłów wnioskodawców, na piśmie. Myślę, że obywatele polscy powinni wiedzieć o tym, co dzieje się po ujawnieniu tych afer, jakie rząd wprowadza procedury, żeby do nich w przyszłości nie doszło. Dziękuję bardzo.